Igrzyska Olimpijskie to mój cel. Chcę zdobyć tam złoty medal. To był zupełny przypadek. Trafiłem na ścianę wspinaczkową podczas akcji Lato w mieście w Tarnowie. Okazało się na miejscu, że są zapisy do sekcji wspinaczkowej i od tamtej pory regularnie zacząłem trenować wspinaczkę. Tak naprawdę nigdy nie kręciły mnie sporty drużynowe, a jak już grałem w piłkę, to nie lubiłem podawać do nikogo i pewnie dlatego ukierunkowałem się na sport taki indywidualny. We wspinaniu rywalizujesz sam ze sobą. Od razu ukierunkowałem się na wspinanie na czas. Prawa stopa na stopień, dłonie na chwyty startowe i czekasz na komendę startową. Najważniejszy jest początek. Pierwsze dwa stopnie bardzo mocno, bardzo szybko i dynamicznie. Potem wchodzisz w drabinę i tu osiągasz największą prędkość. Trzy mocne ruchy i wybicie na banie. Łapiesz się kolejnego chwytu i mocno się z niego zrywasz. Przed tobą końcówka, którą robisz bardziej na łapach niż na nogach. I wyłączasz. Wszystko trwa około 6 sekund. Wspinaczka pochłonęła mnie całkowicie. To jest mój taki własny świat i w nim czuję się znakomicie. We wspinaniu fajne jest to, że możesz chodzić sobie na panelu, na ścianie, pobalderować czy pobiegać. Ale możesz też pójść w teren, wspinać się w skałach czy po lodowcu, chodzić po górach, możesz zdobywać 8000 i cały czas będzie to wspinanie. No i to jest w tym niesamowite, bo tak naprawdę może ci się to nigdy nie znudzić. W swojej karierze miałem momenty zwątpienia. Kiedyś nawet na rok przestałem trenować i tak naprawdę byłem bliski rezygnacji ze startu w zawodach. Nie było wyników, chciałem sobie po prostu odpocząć. Do wyjazdu na Puchar Świata w Kanadzie przekonał mnie trener. Zająłem wtedy drugie miejsce i uświadomiłem sobie wtedy, że nigdy nie warto się poddawać i trzeba cały czas dawać siebie wszystko i to był ważny moment w mojej karierze. Startując w Pucharach Świata, wiele razy zajmowałem drugie, trzecie, czwarte miejsce. Obijałem się cały czas o to pierwsze miejsce, o to najważniejsze dla mnie i zaczęło mnie to wszystko już denerwować. Dawałem z siebie wszystko na treningach, realizowałem plan, a dalej nie wygrywałem. Aż nagle wszystko zaskoczyło. Wygrałem 3 Puchary Świata pod rząd, a potem wszystkim Mistrzostwo Świata. Ściana zawsze wygląda tak samo. 15 metrów, ten sam układ chwytów, jeden standard na cały świat. Na zawodach adrenalina, stres, kibice, rywale. Ta mieszanka potrafi bardzo zmotywować, ale i też może wprowadzić w ogromny stres. Liczy się te parę sekund. Kątem oka widzisz przeciwnika, no i słyszysz, jak biegnie obok ciebie. Słyszysz, czy jest za tobą, czy przed tobą. Na tak krótkim dystansie, w tak krótkim czasie jeden błąd może decydować o zwycięstwie lub porażce. Na treningach dążymy do tego, aby osiągnąć perfekcję wykonywania każdego ruchu na ścianie. Trzeba się po prostu zaprogramować. Dlatego często wyobrażam sobie poszczególne ruchy i wizualizuję sobie każdy ruch z osobna. Cele na najbliższe lata to totalna dominacja w Pucharach Świata i Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy i zakwalifikowanie się na Igrzyska Olimpijskie w Tokio w 2020 roku. Chcę tam zdobyć złoty medal.